Dziękuję, witam Państwa serdecznie. Zawodem na macie wystąpią policjanci kursu podstawowego ze szkoły policji Psów. Policjanci szkolenia zawodowego podstawowego przedstawią krótki pokaz sesji interwencji oraz umiejętności posługiwania się pałką wielofunkcyjną typu kołową. Pierwsze wędliki. Forma kata, podnoszenie tchnień i uderzeń z wykorzystaniem pałki wielofunkcyjnej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Pałka wielofunkcyjna przypomnę, jeżeli ktoś nie wie, jest to jeden ze środków przymusu bezpośredniego, który policjanci na co dzień wykorzystują w interwencji policyjnej. Techniki pchnięć, techniki ujadania. Wykorzystywane m.in. w skutecznej samoobronie, jak również w przypadku wywiedzenia niebezpiecznego narzędzia obrony przed niebezpiecznym agresorem. Ja myślę, że warto nagrodzić brawami policjantów, bo naprawdę dzisiaj nie potrzebujemy większego szoku, ale nagradzanie brawami do popracowania, to będzie się przygotowane do tego programu. Teraz indywidualne możliwości posługiwania się pałką. Policjant postara się zademonstrować przy wykorzystaniu dwóch pałek. Bardzo trudne elementy, czasami zdarza się, że pałka może wypaść i miejmy nadzieję, że do takiej sytuacji nie się będziemy. Ciekawe, co robi takie ruchy, ludzie ja to robię. Dziękuję za to. Jak wykorzystać pałkę wielofunkcyjną w przypadku samoobrony przed niebezpiecznym agresorem, dlatego zmienię teraz policję. Policja! Sąd o sumienie pozorata musiało to wolę. Kolejny atak, syfy obrony, zaskoczony policjant, skutecznie obrony agresora. I po raz kolejny odnotowana osoba. Podczas półrocznego szkolenia zawodowego policjanci w murach Słupskiej Szkoły Policji doskonalą również umiejętności sportu walki, m.in. podstawy boksu i boksingu. Kilka sekwencji początkowych zajęć z boksu zademonstruje nam jeden ze słuchaczy.
Ja myślę, że teraz pochłanienie sobie poradzi, że nie jest zawodowym postępem, także warto dotrzymać się do policji, jak widać umiejętności, które tutaj nabywają, to naprawdę na bardzo wysoki poziom. Także z nagrodami i brawami. Policja! I również indywidualne możliwości obywatelia na osobę przyjmującą w przypadku czynnej dla właśnie na funkcjonowym. Ja tak z tym na policjanta z zaskoczenia. Dobrze, mamy do dyspozycji matę, więc pozwala na ułatwione zadanie. Jeden krok w dziękujemy. Czy ja wszyscy zawodnicy znają ten szuk, który tutaj był wykonany? Kto pamięta, jak to był szuk? No właśnie, posłuchaj tak. Dynamicznie wprowadza opodatkowanie osoby, która pyta, odpowiada z przodu i z tyłu, zaskakująco dla policjanta. Intuicyjnie wykorzystuje wszelkie możliwości stosunkowo opodatkowania osoby. Ja nie byłem właśnie, bo go tutaj w nerwach. Bardzo ładnie. Gratuluję. Jest to patron determinujący, rozpisujący zadanie.
Policjanci zakładają do garnki. Następnie sprawdzają osobę pod kątem posiadania ewentualnej broni, niebezpiecznych przedmiotów. I podniesienie osoby raz, ziemi, dwa, trzy. Dźwignią łokcie wypadkowa, bolesna. Ogromnymi brawami podziękujmy policjantom. Przypomnę, dzisiejszy pokaz przygotowali policjanci kursu podstawowego Szkoły Policji w Słupsku. Wspólnie z wykładowcami Zakładu Interwencji Policyjnej najstarszej Szkoły Policji w Polsce, Szkoły Policji w Słupsku. Podziękujemy wszyscy. Brawami odwrotnymi. Pozostaje nam podziękować za pokaz życzeń sportowej, rywalizacji. Dziękujemy serdecznie. Dziękuję bardzo. Dzień pokaz. Mam nadzieję, że jeszcze głośniej brawami nagrodzimy policjantów, którzy naprawdę pokazali super sprawę i umiejętności. A wielu z nas być może tak myśliło do wstąpienia kiedyś przynajmniej mundur policji czy wojska. Umiejętności czudo na pewno będą wam bardzo przydatne. Zapomnijmy teraz proszę o opuszczenie daty i za